W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, czy orzeczenia lekarskie zwalniające Cię z jazdy w pasach bezpieczeństwa i wystawiane przeze mnie są honorowane przez policję, wymiar sprawiedliwości czy jakieś inne organy kontroli porządku publicznego. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i ostatnio dostałem wezwanie jako świadek do jednego z sądów okręgowych w sprawie odwoławczej mojego pacjenta. No, któregoż to pacjenta policja oskarżyła o niezatrzymanie się na jej wezwanie oraz zajazdę bez pasów bezpieczeństwa. Pacjent mój natomiast twierdził, że no, policja jakoś nie zauważył, a pasów zapinać nie musiał, bo miał po prostu wystawione przeze mnie orzeczenie. Tak szczerze mówiąc, nie chciało mi się jechać kilkaset kilometrów. Miałem również w czasie tej, przynajmniej pierwszej rozprawy sądowej, opłacony wyjazd zagraniczny na sympozjum, no więc poprosiłem tutaj tenże sąd o przesłuchanie mnie we Wrocławiu. Kosztowało mnie to wprawdzie wizytę u prawnika mojego. No i prawnik zaproponował o napisanie wniosku o zmianę terminu rozprawy oraz przesłuchanie w drodze pomocy prawnej. Niestety tenże sąd odmówił, pośrednio to świadczyło o powadze sprawy, a ponieważ odebrałem w jednym ze spożywczaków, że tak powiem, wezwanie do tego sądu już na tak zwanych pseudopocztach, no chcąc nie chcąc wybrałem się na całodniową wycieczkę do sąsiedniego województwa. I tak nawiasem mówiąc, droga była fatalna, był to piątek, co druga wiocha, fotoradar, pełno traktorów, jakichś maszyn drogowych, roboty drogowe. No. W samym mieście również też jakimś cudem dotarłem na czas tej rozprawy i to tylko dzięki jakiejś uprzejmości jednego z kierowców, który no, zgodził się jakoś poprowadzić mnie, kazał jechać za sobą, za jego samochodem pod sam gmach sądu. No, przypuszczam, że nie było mu to po drodze, ale chwała mu za to. Otóż wątpliwości tegoż to sądu wzbudził fakt, że mój pacjent tegoż to feralnego dnia nie miał przy sobie wydanego wcześniej przeze mnie orzeczenia lekarskiego zwalniającego go z obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa. W sądzie był również obecny przedstawiciel policji. No, tego bardziej interesowało, czy miałem jakiś obowiązek wykonywania na przykład dodatkowych konsultacji, dodatkowych badań, aby ten dokument kierowcy wydać. No ale tak generalnie doszliśmy razem we trójkę do konsensusu, że jako lekarz medycyny transportu mam wystarczające kwalifikacje, aby badać samemu. No oczywiście każda dokumentacja dodatkowa jest mile widziana. No i również przedstawiłem wysokiemu sądowi całą dokumentację medyczną, nie wzbudziła ona zastrzeżeń. I tak uczciwie przyznam, że była to raczej taka miła forma miłej pogawędki, wymiany doświadczeń, niż bardzo takiego służbowego przesłuchania mnie jako świadka, no niekoronnego, ale powiedzmy w tym przypadku mającego decydujące znaczenie dla sprawy mojego pacjenta. Tak czy owak, gdzieś po pół godzinie byłem wolny, że tak powiem. Po prawie 4 godzinach dojechałem do swojego domu. Musisz wiedzieć, było to piątkowe popołudnie, to domyślasz się, jaki był ruch. No, jak się później dowiedziałem od mojego pacjenta, zapadł wyrok uniewinniający. No, zaoszczędził on teoretycznie 800 zł, pewnie jakieś punkty karne, ale uczciwie trzeba przyznać, że poniósł koszty adwokata. No, ja straciłem cały piątek na dojazd do sądu. Szczęśliwie mam tam w przychodni swojej zastępcę, także być może no, dochodów aż takich nie straciłem, no ale uczciwie muszę przyznać, że nie skorzystałem z okazji zwrotu kosztów podróży, jak to zasugerował sąd, w równowartości biletu na pociąg. No dosyć o problemach moich i mojego klienta, ale jakie są z tego wnioski dla Ciebie? No jeżeli otrzymałeś wcześniej takie orzeczenie ode mnie czy od innego lekarza, lepiej trzymaj je gdzieś przy sobie, woź je ze sobą w samochodzie. Wprawdzie wcześniej czy później sprawiedliwość będzie po Twojej stronie,
No ale kosztuje cię to trochę zdrowia, łażenia po sądach, strata czasu. No bądźmy uczciwie, no, mnie to kosztowało po prostu 2 dni. Jeden dzień tam na dojazd, drugi dzień do pójścia do prawnika i próba jakaś odkręcenia sprawy, żebym nie musiał jeździć. Natomiast dla ciebie praktycznym rozwiązaniem jest zalaminowanie tegoż to orzeczenia, czy włożenie go w taką koszulkę, prawda, włożenie go za osłonę przeciwsłoneczną, za ten daszek tutaj na szybie. No, teoretycznie nawet jak ktoś się włamie do twojego auta, to raczej tego nie ukradnie, nie będzie z tego korzystał na twoje konto. Także na tym kończę. Jeżeli ty miałeś jakąś ciekawą historię związaną z kontrolą drogówki oraz oczywiście z orzeczeniem zwalniającym z jazdy w pasach bezpieczeństwa, koniecznie to napisz w komentarzach poniżej. Również po obejrzeniu tego filmiku zaraz dokonaj subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Linki są tutaj po mojej prawej, po twojej lewej stronie. No i w ten sposób najnowszy materiał dostaniesz bezpośrednio po jego publikacji. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Tak nawiasem mówiąc, z łezką w oku wspominam takie krokodyle łzy jednego z polityków. Pamiętam jak dzisiaj, że mówił coś o nadmiarze fotoradarów, jak mu tam się ciężko z wybrzeża jechało do Warszawki. No ale w tej chwili uczciwie powiedzmy, no co druga wiocha, co drugie jakieś tam zapyziałe miasteczko ma swoją budkę dla ptaków, taką żółtą. No raczej wydaje mi się, że niewiele ma to wspólnego z bezpieczeństwem na drodze. Więcej z takim systematycznym dojeniem kierowców. No, że powiedzmy na biednego nie padło. Być może na ciebie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce.